Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, pewnie ku zaskoczeniu niektórych z was widzimy się ponownie w grze Swag and Sorcery. I cóż, pomimo mojego ostatniego Rage Quita, nie mam zamiaru się tak łatwo poddać, co to to nie. I tak, powiem wam szczerze, nie było ze mną zbyt ciekawie. Nie podobało mi się to wszystko, co się stało, wkurzało mi się i w ogóle. Dopóki nie usłyszałem od jednego gościa, nie będę podawał kogo, bo dostałem to od osoby prywatnej, przynajmniej tak się to wydaje. Za pośrednictwem Facebooka. Ale tak, ponoć ten boss, ta cała Okiki, jest największym utrapieniem większości graczy. Dosłownie to jest najtrudniejsze ze wszystkich bossów. I tak. Tak, gdzie to jest? Okej. Wybaczcie, że tak teraz zrobiłem ten brzęc, ale zauważyłem, że tak dużo osób korzysta teraz, a akurat jestem w trybie online. I nie chcę, żeby to wszystko wyskakiwało. Więc tak, powiem wam szczerze, że to mnie trochę podmotywowało. Rozwinęłem drużynę, pokraciłem przedmioty. Co ciekawe, nawet znalazło się parę lepszych. I obecnie jedna z moich grup jest już moim zdaniem gotowa, może na zmierzenie się z... no, z bossem po raz kolejny. Oczywiście to nie tak prędko z tym wszystkim. Najpierw mam trochę zadanek do oddania. I tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo chciałem, żeby ten odcinek naprawdę zwieńczył już naszą przygodę, ale nie jestem w stanie obiecać, że tak będzie. Więc pierwsza rzecz to już było, czytałem ostatnio, to akurat pamiętam. I teraz wszyscy byli w fatalnym nastroju, więc mi się to zapisało i rozwiązanie dostaję za co? Nic wielkiego, ale czytałem dalej. A i przy okazji wybaczcie, że będę dzisiaj trochę ciszej, ale... domownicy zaczęli szalać, śmiać się na głos i tak dalej, to byłem zmuszony zmniejszyć trochę czułość mikrofonu. Poza tym będzie też głośność. Więc dobra. Świetnie. Jak tylko jak to się nazywa, jak tylko samopoczucie czy nastrój twoich bohaterów, czy twoich staci, twoich... Jak zwał. Jak się pogorszył, to dałem ich kostkę. I pocieszyło ich to od razu. To niesamowite. Nazwę te kolorowe magiczne kostki, znaczy nazwę ją kolorowa magiczna kostka obrotów i zabawy czy i radości. Czyli to była kostka Rubika. I co my tu mamy? O, kolejne zadanie związane z postaciami, ale najpierw co? To tutaj wojna kontra czkawką. Wielki ten shotgun legendarny, mam już go przygotowanego. I talent? Bezkontaktowy atak. Ta postać może atakować bronią wręcz z każdej pozycji w grupie. No tutaj po raz kolejny pokazuje to, że te perki, które dostaje postać, naprawdę są niedostosowane niejednokrotnie do tego, kim ona jest, więc no trudno. Losowanie perków jest po prostu wkurzające, nieprzychylne, jak widać dla mnie. Ale teraz nie jestem pewien, czy to czytałem, czy nie, więc przeczytam to jeszcze raz. Hej! Dopiero co, nawet ledwo skończyłem, czy ledwo podbieram się po swojej alergii, kiedy dostałam czkawki też. Ale nie martw się, wiem co zrobić. Potrzebuję tylko, musisz mi po prostu ogłuszyć jakimś wielkim, jakimś porządnym pistoletem. No to robimy to i teraz co? Nie wygląda, znaczy nie patrz na mnie. To katastrofa, nie będę już czekał, po prostu bo nie chcę się. Wystrzeli pistolet i... moja twarz pokrywa się grymasem, możliwe, że na zawsze, ja poddaję się. Atak bezkontaktowy. I uwaga, uwaga, dostaliśmy za to achievementa? Oczywiście, że nie. Chociaż jest. I teraz jeszcze co to jest? Pierwsza randka i lekarstwo dla złodziei. Jaka pierwsza randka? To jest on. Amulet Monaging. Okej, zaraz to zrobimy tutaj. A to jest fajne. Zwiększ podstawowy atrybut wszystkich postaci w grupie. Oczywiście zrobimy to, ale tak. Spałem na dachu na farmie i spadłem. Córka farmera uratowała mnie przed uderzeniem w ziemię i nawet... nawet dałem trochę dniowego puddingu. Chciałbym jej dać coś specjalnego w podziękowaniu. Okej, money jinx. Okej, już ogarniamy. Powinniśmy mieć materiały, jeśli nie, to szybko się to załatwi. Money Jinx, gdzie to jest? Money Jinx, no. Easy.
Nic zadać, nic ująć. Pan też był lepszy, więc teraz zrobię tak. Dostanie to. Zadanie zaliczone. I tak. Proszę. Aha. Dałem ten amulet córce farbera, kiedy jej ojciec mnie zobaczył i odstraszył mnie z łopatą. Ledwo uciekłem. Jakim cudem jest to uczciwe? Czy jakim cudem to jest w ogóle gdzie tu sprawiedliwość coś tego typu? Okej, okay, teraz nie i ciasta. Ale najpierw zobaczymy lekarstwo dla złodziei. Poproszono mnie, żebym znalazł sposób na odstraszenie chłopaków, którzy ciągle kradną jabłka z ogrodu. Potrzebuję najlepszego pistoletu łowieckiego, jaki możesz dostać. Bez hunting gun, nie wiem o co chodzi, ale okej, okay. Vengeful. O. O. Będzie zadawał większe obrażenia potworom tego typu, którego ostatnio pokonał. Nie najlepsze, ale okej. Okay. Bez hunting gun. Wydaje mi się, że grafczy się go tutaj. Tylko nie wiem o co chodzi z tym best, ale... Computing crossbow, hunting gun. Maple lock się zdobywało w tych lokacjach i brakuje go. Dobra, dobra, nie przejmujmy się tym. Idziecie tu. Wy, moi drodzy, możecie iść tu. Nie ma znaczenia, i tak jeszcze nie idziemy na opiki. To jest co? Przejdź 4 razy z rzędu bagna. Super, że zrobiłem to teraz. I kamienna skóra. Fajne. 20% szans na blokowanie, 50% obrażeń. Aha. Od ostatnio odwiedziłem moją babcię na bagnach. Dałem trochę ciastek. W drodze powrotnej usiadłem na pniu i zacząłem je zjadać, ale... Pień ożył. Ha. Wziął babcię ciastka i uciekł. Pomóż mi je odzyskać. Oczywiście nic poważnego. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych śmiechów, ale tak. I dobrze, że to zrobiłem teraz, bo mam quest, żeby 14 bagna zrobić, więc ja szybko to zrobię. I co, w swoim drogu mamy chyba już... Ważniej tutaj wszystko, ale tu mamy już dwóch ogarniętych chyba. Tam u góry kogoś też mamy już ogarniętego. Nie, tam się chyba nie mamy jeszcze zadań tych tamtych, poza nim. Dobra, mniejsza. Idziecie na bagna. Do Underground City. Nie dało mu się wyleczyć, wiem, nie powinienem tego robić, ale akurat wierzę w ich możliwości bojowe i nie tylko. Więc tak, po prostu musimy teraz obserwować, jak oni znowu idą na pojedynki, bitwy i mieć nadzieję, że lada moment to się zakończy pozytywnie. Nie, a co tego zobaczcie tu nagłą ciszę, ale... Przed chwilą... Przyszedł pan ojciec i miał jedną sprawę delikatną, więc tak. Musiałem po prostu z nim to odgadać i... Hej, że chciałem, żebyście widzieli ciągłość tych wypraw. To zdecydowałem się tego nie wycinać. Ale tak. Więc no. Idziemy jeszcze 2 razy na bagna. I zaraz to załatwiam. Jeśli chodzi o tym jest to... jak to się nazywało? Tereny? To raczej tutaj nie ma co się przejmować, jeśli materiałami, zaraz będziemy mieć. I przy okazji zdobyliśmy achievement za... pokonanie setnego elitarnego potwora w tych... Jak to się nazywa? W lochach, czyli w podziemiach. To ciekawe. Achievementa za odblokowanie wszystkich perków jakiejś postaci nadal nie mamy. Ale wiecie, to jest akurat logika tej gry. Jeszcze się pojawi w losowym momencie, najprawdopodobniej. Dobra. Teraz się tu nie przejmujemy całkowicie. Robimy hunting guny. Akurat innego. I... wygląda na to, że jest wystarczająco dobre.
To dosyć niespodziewany zwrot akcji, czym niespodziewany bieg okoliczności obrót spraw. Przyczepiłem broń do Stachana wróble, ale to nikogo nie przeraziło. Zamiast tego ukradli jabłka, Stachana wróble i broń. Bym sobie o tym pomyślał. Ja. Jest po prostu chodzącym geniuszem, wiesz, gościu. Nie, tak serio. Bo kto by mógł ruszyć? Przecież to było oczywiste. Ciekawa sprawa, że już zadania się skończyły. No więcej musi to oznaczać tylko tyle to, co tutaj właśnie w sumie. Muszę zauważyć. Trzeba mieć jakiś wyższy poziom, żeby to w ogóle się pojawiło, więc sprawdzę co. Czy może 25? Tak, 25 triggeruje już to wszystko, więc tylko rozwinę. I żeby było jasne, rekrutuję kolejną postać. Jest to Moriko, która jest pod wytrzymałkę. Kiedyś może ogarnę, póki co. Niech idzie z kukla, to ja się tylko odbiję jej trochę poziom. No i na 8 poziomie raczej będzie w stanie z kukla desić trochę tutaj. Przewodniczący. Niedługo też damy oczywiście jej wyposażenie, bo to nie problem. Bardziej tylko chodzi o kwestię wykrawcenia go. I teraz nie ma za co. O! Musisz zakrytować wszystkie możliwe postacie. Zaangażowałem pozowanie dla tego sławnego artysty w moim wolnym czasie, ale potrzebujemy studia. Nie przeszkadza ci, jeśli użyjemy gildii, czy nie? Wszystkie możliwe postacie zostały wynajęte. I teraz potrzebujemy kolejne 30 tysięcy. Co ciekawe, ona sobie radzi bezproblemowo, mimo tego, że jest bez ekwipunku żadnego. Dobra. Skoro tak, to zobaczmy, co możemy zrobić w tej sprawie. Lepiej znaleźć coś, co nie wymaga drewna. No i nie ukrywam, o! Gitary. Może nie najlepsze, ale wykrawce ile wlezie. Trochę się tego posprzedaje, wiecie, będziemy... O, pokonali ją niestety, smutne. Wiem, dzięki temu bogaci. Może. Oczywiście jestem świadom, że to nie było aż takie drogie jak te inne rzeczy, ale... A, przy okazji dostaliśmy już to zadanie, więc teraz to biorę. Jako szkoda, że nie znaleźliśmy ciasteczek, ale... Fajnie się walczyło z tymi żywymi pniakami. Bo zdecydowałem, że jak następnym razem będę się czuł wściekły, pójdę do bagna i pokonam trochę tych pniaków, to naprawdę pomaga. Okej. Okay. Jesteśmy czempionami czy bohaterami, a? Okej, okay, i... O! Kiedy szukać... Co? Kiedy znajdujemy skarb podczas nagrody i zwiększa szans podczas przygody jest 10% szans na to, że go podwoimy, no nieźle. Jestem w żałobie. Larwy pasożytniczych os urosły i odleciały na... South to było chyba... Na południe? Tak. Tak, na południe. Ale jeśli wygram dwa razy pod rząd w konkursach mody, dyrektor domu modowego obiecał mi dać trochę jaj tych ciem, które znalazł w swojej garderobie. Okej, dwa razy wygrać w kompetycji, say no more. Żółty. Mam kogoś w żółtym? Brak żółtego. I... Dobra. Ta trójka idzie na konkursa. Jeśli będą jakieś problemy, to zaraz ich tam wspieram. A póki co... koleżko... Sprawdź, ile wlezie tych palców, musimy je posprzedawać. Żeby nas było stać na zaliczanie pozostałych zadań związanych chociażby z rekrutacją. I innymi takimi. Jak widać, nie będzie wielki problem, bo nadal gościu, powiedzmy, mam materiały. I jak sytuacja wygląda? Jest szansa, że to wygramy. Jeśli wygramy, to super, jeśli nie, to jestem skłonny nawet delikatnie łapówkę podrzucić. Nie, dobra, mamy pierwsze miejsce.
przy czym od razu wygramy nie oznacza pierwsze miejsce, oznacza to miejsca od 1 do 3. Więc tak, no. Jest super, udało się wygrać, dostaliśmy jakieś tam rzeczy niepotrzebne. Ale przede wszystkim co ważniejsze, palce mam na sprzedaż, które nas nie interesują teraz. Nagrodę gości dostajesz. Pa. I uwaga, uwaga, ostatnia postać. Jest to Hoshi. I achievement za zrekrutowanie całej grupy. Hoshi, uwaga, uwaga, jest zręcznościowcem. I to tak, to w sumie tyle. Więc, no. Mamy jeszcze 10 000, to powiedzmy, że dobijemy im 10 poziomy, niech się cieszą. Kiedyś jeszcze tym, że się może ogarnie. I co, odbieramy nagrodę. Cudownie! Niedługo pewnie będziemy potrzebować biblioteki, laboratorium, kościoła, ale na jakiś czas to wystarczy. Tak, musisz... Co? Tak, będziemy musiał zapłacić za ulepszenia, co? No wszystko ulepszone. Childcare. Tylko nad dzieckiem. Czym nad dziećmi? Dzisiaj kapłan, czy tam ksiądz, jak zwrócę znowu, powiedział mi, że kilku nastolatków zostało złapanych na pickpocketing, czyli na kradzieży kieszonkowej. Patrzcie, to będzie, ona będzie robiła 3 ataki. To jest okropne. Dajmy im trochę pieniędzy, żeby nie czuli, że muszą kraść już więcej. Dobra, daliśmy i jest. Nie rozumiem, jak to mogło się wydarzyć. Dałem trochę pieniędzy tym nastolatkom i ty... A wszystko, co kupili, to były bronie i profesjonalny zestaw wytrychów. Gdzie popełniłam błąd? No oczywiście, z tego typu. Jego pierwszy smok, co? Patrzcie, to jest fajne, jak będziemy w drużynie, będziemy mieli większe szanse na zbieranie skarbów, ale okej. Moja matka wysłała pozdrowienia i nie możesz doczekać mojej pierwszej mojego pierwszego zwycięstwa nad smokiem. Pomożesz mi z ekwipunkiem, którego potrzebuję, oczywiście, tak? I w innym wypadku matka będzie bardzo wściekła. Potrzebujemy podstawowego ubranka i prostych kluczy. Say no more. Nawet nie trzeba się tym przejmować materiałów na wszystko. Po prostu ile ja farmiłem tam pieniędzy. Tak, nawet jakaś lepsza jakość już wyszła tutaj. Ale tak, teraz to nieistotne. Tak, proszę, dostajesz. Jest kolejny perk, jej. Bardzo mi pomogłeś. Pokonam smoka. Niestety, to było tylko dziecko. I nie było żadnych skarbów w jaskini. I no, okradli mnie. W drodze powrotnej, ale każdy gdzieś musi zaczynać. Już zostawiam te przedmioty. Wiecie, co to jest takie... Nic, dosłownie nic, nie ma co się przejmować. I tak, skoro tutaj już nie pojawia się nic więcej... Wydaje mi się, że jedno co nam pozostało w tym momencie. Bo... co to jest? Większe szanse na uniki dla naszej krytycznej trójki. To jest jakieś wydarzenie. Czy oddajemy? Tak, super hityny. No, zresztą i tak nie ma znaczenia. I... odporności, czy punkty życia? Myślę, że... oni dostaną punkty życia. Ona dostała odporności. I tak. Co więcej powiedzieć? No nic. Naprawdę nie mam nic do zadania. Lecimy z portem daniem. Pomijamy co by to już było. No i walczymy. W sumie czekamy. Bardzo udać. Znowu mi się nie uda, to będę trochę wkurzony, ale spokojnie. Na farmie szybko dodatkowe pieniądze. Byleby to wygrać, po prostu móc dalej potem zapróbować. Kopiecie pieniądze, dajemy poziom. Poziom daje potęgę. Potęga daje nam większe możliwości. Jedyny problem w tym wszystkim i w tym schemacie, tak jest tylko jeden. Brzmi on następująco.
nadal nie wiem, co zrobić, żeby wykraftić coś lepsze niż ekwipunek, który używam na co dzień. Naprawdę, no, to jest dziwna dla mnie mechanika, że potrafię farmić tutaj materiały, kraftić rzeczy stąd, a rzeczy, które zdobyłem na początku, powiedzmy, tieru drugiego, czy wiecie, Battlefield i Dark Ruins, albo nawet jeszcze w tym, no jeszcze na magicznym lesie, jak to było w przypadku, chyba jednego szkietu, są lepsze od tego, co można teraz kraftić. No cóż, jeden to niezrozumiałe i nie podoba mi się to, ale okej, trzeba, to trzeba. I co tak? Przepraszam bardzo, czemu Mona nie dostaje żadnych ataków? Okej, okay, zaatakowała za... Łocie! Co? Czemu ona zaatakowała za tak mało? Coś mi tu nie gra. Czemu ona tak mało bije? O, dobra, już bije normalnie. I popełniła błąd. Popełniła błąd, przez który przegraliśmy. Smutne. Nie ukrywam, bardzo smutne. Ale tak, tutaj to widzę już, co było kwestią. Nie przejmuj się tym. Dobra, szybko schodzimy tutaj. Jedno takie, po prostu. Niech będzie też to. I żeby nie było, nie robię tego po to, żeby komuś tam tu dać, sprzedać. Nie, mam to, więc właśnie, robię to, żeby to sprzedać. Móc wysłać ich na konkurs i zaliczyć kolejnego questa. A, kto tu jeszcze szedł? Ktoś chyba był jeszcze na tym konkursie. Zielony. Ja mam chyba kilku w zielonym. Tak, podeślę wszystkich, którzy mają zielony, żeby mieć większe szanse. Ja. Wygrałem konkurs, zaliczyłem kolejnego questa. W sumie wiem co więcej. No ten, no. Nie ukrywam, chciałbym naprawdę móc zaliczyć to wszystko i ukończyć przygodę, ale potencjalnie to się nie uda. Przez to, że zawsze się dzieją jakieś tam nieprzyjemne sprawy. Wiecie, nic wielkiego, ale jak tak policzyć, te wszystkie rzeczy, to dużo czasu będę marnował na powracanie na te przygody po tym, jak mi się nie udało. No po prostu muszę zdobyć lepszy ekwipunek lub wyższy poziom dla pozostałych członków drużyny. Mam też taka, że nie wiem, które będzie najlepszym rozwiązaniem. Więc tak, będzie to kosztowało na pewno bardzo dużo czasu. Oj, niestety byłem zmuszony zrobić cięcie. Ale tak, udało się wygrać, mam tutaj coś, dajemy to, tak, super, dostaliśmy coś. Nawet nie wiem, co to było, ale tak. No i zaliczone. Dzięki za pomoc, ale nie potrzebuję już jaj ciem. O! Moje lużerne chomiki skończyły z tą swoją całą religią i wróciły do domu. Jesteśmy znowu jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Fajnie. Tylko problem w tym, że nadal nie dostaję tego achievementa. Za, jak to się nazywało, wzmocowanie statystyk jednej postaci. Na rzeczy tych wszystkich perków. O, dobra. Dobra, był błąd. To nie jest za jedną postać, jest za wszystkie postaci. Dobra. Czyli oni nam jeszcze zostali. Nie wiem, jak to ma wyjść. To by to kosztowało dużo pieniędzy. Więc tak, teraz tego niestety nie zrobię. Ale wiecie co? Ja na tym na razie... jakby to powiedzieć. To jest dziwna sprawa. Dobra, może nie tyle co zakończę odcinek. Co raczej. Widzimy się po prostu, jak już to wszystko zrobię. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w jednym odcinku. Jeśli będziecie widzieć 1 na 2, oznacza, że jeszcze musiałem to rozdzielić. Jeśli nie będzie 1 na 2, oznacza, że. No, że udało się. A póki co to tyle. I w sumie mówię to tyle. Ja ci mówię, po prostu zobaczymy, kiedy, czy zobaczymy się w kolejnym odcinku, czy będzie to kontynuacja tego, bo póki co naprawdę nie wiem, a nie ukrywam, czasem też tak mało zaczyna naglić. Więc tak, no widzimy się albo za 2 dni, albo za chwilę. Witam ponownie. Tym razem jesteśmy już w momencie, kiedy dwójka naszych ostatnich herosów osiągnęła poziom 25, byleby tylko załatwić ich zadania. Więc tutaj mamy takie dwa ładnie, malutkie zadanka.
pierwszy na dotyczy Koshiego i cel jest po prostu ulepszyć wszystko do poziomu drugiego. Dostajemy za to Heavy Finger, który jest moim zdaniem super. 5% szans na ogłuszenie przy broni dystansowej, no wspaniałe, ale mniejsza o to. Pozwólcie, że przeczytam opis. Kolejny raz matka pozdrawia. Mówi, że zbyt wolno się rozwijamy. Chce, żebyś ulepszył wszystko do drugiego poziomu najszybciej, jak tylko możesz. Okej, już to zrobiłem. Mamuśka jest bardzo zadowolona, że posłuchałeś jej porady. Teraz zaleca ci jeść mniej śmieciowego żarcia, często przychodzić na spacery i chodzić do łóżka. O konkretnej porze. Załatwione, dobra. Rada opiekuńcza matka. I co tu mamy ostatnie? Mamusia powiedziała mi... że jest jednocześnie bardzo podekscytowana i zmartwiona. Za każdym razem, kiedy idę na przygodę, czyli tam na jakąś podróż. Więc od teraz ona będzie szła zamiast mnie. A najpierw musi się nauczyć podstaw walki. O, muszę opracować wszystkie te Art of Combat, Marksmanship and Mystic Arts. To już mam zrobione. I kiedy postać atakuje, ma... zadaje 10% dodatkowych obrażeń żywiołowych poza swoimi podstawowymi obrażeniami. Super, ale dobra, zaliczamy. Mamusia nauczyła się już podstaw walki, ale nadal nie może iść na podróże. Jej ciasta w piekarniku mogą się spalić. I nie ufa mi na tyle, żebym się nimi zajął. Więc przez jakiś czas ja będę wychodził na podróże. Szybko się zmieniło. Idealna wioska? Zadania to jej. To jest trzecie chyba. Kiedy bohater jest, czy postać jest... jak to się nazywa? Dotknięty jakimś osłabieniem. On lub ona przestaje otrzymywać obrażenia. I tu proszę, on lub ona. To potwierdza moją teorię, że te pety są mocowane. Super. A dobra. Wsadnicy czy wioskowi prosili mnie, żeby porozmawiać z sobą o ich imieniu. Obawiam się, że budynki w wiosce mogą być nieulepszone do maksymalnych poziomów. Powoduje to, że wioska jest dosyć depresyjnym miejscem do życia. Ale halo, halo, ja tutaj mam wszystko ulepszone już maksymalne. Więc tak, ja sądzę, są bardzo zadowoleni za to, co z tego, co ty robisz. I oczekują, że zmniejszysz ich okres pracy do jednej godziny tygodniowo. I wykupisz posiadłość dla każdego z nich w stolicy. Oj, wymagający się zrobili. Tutaj kolejne to... Silny jak wół. I tutaj mamy 10% szans na kontratak. Fajne. Ja to naprawdę łamie mi serce, kiedy widzę tych wszystkich chorych w kościele. Przestudiujmy Silne Serce 1 w bibliotece. Wydaje mi się, że uczyń to rzeczy dużo lepszymi. Okej. Jest oczywiście za opracowanie wszystkich do perfekcji. I co my tu mamy? Dzięki za wsparcie, ale jak się okazuje... mieszkańcy naszej wioski są stuprocentowo niepiśmienni, nieczytający. Więc ta filozoficzna książka dotycząca zdrowego stylu życia nie pomoże nikomu. I tutaj co mamy? Kolejne jakieś rzeczy. Zapłacić czy nie? Za 1000 zł zapłacimy i... buty runiczne. Możemy sprzedać za 2000, więc tak, opłaciło się. Dobra. I cóż, kolejny fragment wobec mojego planu zaliczony. Oni prawie gotowi na wyprawy. Mówię prawy, bo wiecie, jeszcze daleka droga, nie są w ogóle poulepszani, nie mają sprzętu. I tak naprawdę jedyne co mi pozostało, to ulepszać albo Mona, albo pozostałych. I wiecie co? Wydaje mi się, że Monę warto byłoby też może trochę potem wspomagać, rozwijając jej siłę. Do wartości chociaż 4 za 1000 czy coś. Wiecie, zwiększy jej to życie dosyć. Jak tam było pokazane, plus 2 do życia było wcześniej, teraz jest plus 1. I przy okazji zobaczcie, jak wysoko już jest to podbite kosztowo. Nawet nie jest 1000, ale dobra, tyle wystarczy. I wiecie co w sumie?
Może warto byłoby też pomyśleć o rozwinięciu jeszcze bardziej zręczności, żeby po prostu częściej unikała delikatnie. I cóż, ja w takim razie ponownie znikam, zajmę się swoimi sprawami. A przez swoimi sprawami mam na myśli wykrawcę za tyle materiałów, ile tylko mam jakieś rzeczy, które będzie można potem sprzedać z zyskiem. I cóż, jak już się tym zajmę, to będziemy się widzieć za chwilę. Może już na ostatniej wyprawie w końcu. No dobra, próba numer kolejna. I proszę cię, gro, bądź proszę łaskawa, pozwól mi to już zakończyć. Chociaż tak, powiem wam szczerze, że moim największą słabością są zdecydowanie oni. Mają bardzo mało życia, przez to jaki sprzęt posiadają. No problem w tym, że ciężko mi jest zwiększyć, przez to, że jeśli chcę mieć, że chciałbym też dać, wiecie, dać im po prostu normalny sprzęt. A co za tym idzie, jeśli mają bić do obrażenia, to nie będą potrafić bić. Co chciałem? A, no tak. Więc albo wytrzymałość, albo jakieś obrażenia. Jeśli mają obrażenia, to giną na dwa ciosy, będzie jedno fartowne od wroga. Bo im wytrzymałość będą bić tyle co i nic. Tak więc, zobaczmy, czy coś wyjdzie. Nie ukrywam, statystyki niby są lepsze, ale jest to jakoś niezwykle lepsze, więc spora część tego, co się tutaj stanie, zależy na del otwarta. No, też od tego, jak często będziemy uniki dostawać. Bo taka prawda, każdy unik, który się trafi, to większa szansa na to, że się uda. I cóż, no chyba, wreszcie, żebyśmy naprawdę to mieli. Mamy to, jest achievement i są rzeczy. Relaks, zasłużyliście sobie. Zadanie wykonane. Long last, evil has been defeated. W końcu zło zostało pokonane. Evil defeated? Hey, you promised me an evil ending. Ta, nie, no, I didn't. You're a filthy little narrator. Okej, co jeszcze tu jest? Ci cholerni bohaterowie znowu wszystko zniszczyli. Nie zostało mi nic niż udać się na wygnanie. Najpierw cupboards, nie wiem, czy to jest... A! Tamto! Okay. Potem... stół. Po trzecie, pozostałe sprzęty. Okej. Okay. A, w porządku, dziewczyny. Nadszedł czas. Jeśli kolana nie może być moja... Tak, to oddam się moim hobby. Będę robił coś prostego i radosnego. Chirurgię plastyczną na przykład. I podróż w czasie. Okej. Tak, będzie. Będzie uczta, będzie miał swój kostium w ogóle. To co się stanie, uwaga, uwaga. After so many trials and so many brushes with death, our heroes found a great artifact. Wow, a great artifact. I bet it got eaten by moths a long time ago. No, ta. Besides, this is so boring. No one's even bravely died yet. Tutaj wyjdzie. Dawaj ta, dawaj ta. O, patrzcie, kto tu przyszedł. Mono i ten. No, a, Aiden, czegoś tak. Nareszcie, kostium jest mój, tam strój jest mój. Będzie tak, będę taki wielki, pełen stylu jak mój prapradziad. Prapradziad, tego się było. Co? Puste? Co to za znaczenie? Gdzie mój strój? Zdrada! 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 Magiczne kostiumy istnieją tylko w bajkach. Prawdziwym sekretem sukcesu jest lewa dieta i coś tam jeszcze dalej. Niestety nie przeczytam tego. To nie fair.
Odrzucam koronę, porzucam to wszystko. Poza tym zaczynam nowy kurs jutro. Super modny. Pięknych mody. Ale nie mam króla, co teraz? Czy to będzie Demokratyczna Republika? Nie. Urządźmy wielki turniej. Niech ostatni przetrwały będzie mieć koronę. Turniej? Co za głupi nonsens. Na pewno jest jakieś bardziej stylowe. Najbardziej stylowy wśród nas będzie królem. O, biedny starcze. Jesteś miły i mądry, coś tam było mówione, ale nie wierzę. Aha, niech on będzie królem, nie jest... On uważa się, że nie ma godnego. Czemu nie? Twój kostium jest wystarczająco oryginalny. Aha, a tyle raz nam... Doradzałeś? Pomóż nam chociaż raz, no prosimy. Czy mam co, nowego króla nagle? To ma być zakończenie. No patrzcie, jakie zbrojki. A nieraz ich nie znalazłem, a nagle miałem takie fajne sprzęty. No, nie zostawiacie mi wyboru. Dobrze, zgadzam się. Ale jeśli coś się stanie, nie obwiniajcie mnie. Ura, niech żyje nowy król! And ever since, they all lived happily ever after. Happily? With that king? Don't make my mustache laugh. What do you mean? No, no, it's all right, but I suggest you pack. Well, co się dzieje? Okay, but the rest, my friends, is a whole new story. O, koniec. Udało się. Tylko... Wiem, że jeszcze jest ten cały tryb nieskończonej podróży. Co z nim? Swoją drogą wszyscy tu przybyli. Ubrani w dziwne stroje. Nie wiem czemu, ale tak, przybyli wszyscy. Nie każdy co prawda w ubraniu na pancerzu, który pasuje do tego, jak prezentowała go gra, ale patrzcie. Hoshi jest tym delikatnym, ledwo dostępnym. Znaczy nie, to mogą być nie oni, to mogą być inni. Tak. No Ela widzę. Widzę też... Okej, co teraz? A. I co, tutaj teraz będą takie proste scenki? Nie, sobie wiecie co, co? Mogą nawet nie być ci moi, to są może tylko po prostu użyte ponownie modele te same. A, ale okej, dobra. No cóż, udało się. Muszę wam powiedzieć szczerze, no... Poza tym Rage Quitem, który mnie ostatnio spotkał, popatrzcie, król tam za oknem siedzi i patrzy. Ma to sens. Poza tym Rage Quitem, to gra nie była taka zła. Wszystko było w porządku, tylko ten jeden boss, z którym się dzisiaj mierzyliśmy, był niesprawiedliwie ciężki, tak naprawdę. Wszystko inne było w miarę znośne, przyjemne, łatwe i tyle, no. W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć, bo gra była grindowa. Ale znowu też przyjemna. Naprawdę. Nie było tylko takiego mocnego grindu, jak w niektórych grach. Czytajcie chociażby ich wcześniejszy twór, konkretnie mówiąc, jak to się nazywało. Punch Club, chyba? Ta ich pierwsza gra. Nie było nic do gry samej w sobie, tylko tamto grind był aż do przesady. Ale dobra. Osiągnięcie za ukończenie fabuły głównej. Nagi król. Ciebie najlepiej. Okej. Okay. I tutaj znowu zwycięstwo. Nie odnaleźliśmy kostiumu ani skrzyni, ale... Zostańcie zapisani w kronikach i... Nowy poziom reputacji? Co? I mnóstwo nowych rzeczy do wykrawcenia w domu mody? Biorę co to wszystko... O, okej, okay, dobra, wiecie co? Wygląda na to, że dużo jeszcze rzeczy coś zostało. O, i z tego co rozumiem, mogę wykupić wszystkie te brakujące recepty, które są tam gdzieś ukryte w tych lokacjach. A no proszę. No cóż. Wow. Powiem szczerze, w tym momencie już raczej nie mam nic do powiedzenia, tak całkowicie. Po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę, udało się. Ukończyliśmy całą fabułę główną i coś, no. Ostatnie, co mi pozostało, to zobaczyć, co z tym dzieje. I nie ukrywam, żalem by było nie pokazać wam chociaż tego tutaj. Z tego, co widzę, tutaj można iść i walczyć, nawet nie wiem po co, i wpadałem tutaj. Soczek prawdy. I te powietrzne podkowy.
Jakaś skóra, nie wiem, czy to jest coś, co już mieliśmy wcześniej, czy nie. Znowu to trawka. Jakiś nowy materiał. O, jedwab. To będzie meteor. Bo to akurat już znaliśmy wcześniej. Z tego co rozumiem, to chyba wszyscy wrogowie tacy, jak widzieliśmy wcześniej, się pojawiają, tylko że robią z siebie nowe rzeczy. A, no cóż, i tutaj mamy kryształ ropu. Materia niczego. No cóż. Czyli to jest ostatnia rzecz, którą skrywa ta gra. Ryb nieskończony. Na którego chyba możemy wysyłać postacie po to, żeby tylko tutaj w sumie wysyłać się. Nic więcej. O, za to dostajemy kamień niczego. Mhm. Okej. Nawet nie wiem, co w sumie mam o tym wszystkim powiedzieć. Chyba nie będę wam już zabierał czasu tym wszystkim. Na ostatnie achievementy już zbieram samemu. Więc cóż. Po raz kolejny dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że wam się podobało. I że pomimo mojego rejestru to nadal podobał wam się te odcinki, to jak przechodziliśmy to wszystko wspólnymi siłami. I owszem, jestem świadom, że dużo grindu robiłem poza nagraniem, ale no tak wyszło. I na tym już naprawdę kończę. Do zobaczenia już. Już jutro ponownie w innej kanale. To były Swap and Sorcery. I cóż, naprawdę wszystko. Trzymajcie się. Hej, hej.